Cześć, tutaj Ola. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj będzie to coś innego, coś, czego jeszcze nie nagrywałam, jednak mam w planach jak najbardziej nagrywać, ponieważ właśnie dobił końca trzeci miesiąc tego roku, czyli marzec, i w związku z tym chciałabym pokazać Wam książki, jakie udało mi się w tym miesiącu przeczytać bądź przesłuchać. A więc będzie to nic innego jak wrap-up, które, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałam, mam nadzieję, że będą pojawiać się na kanale co miesiąc. Chciałabym Wam tutaj pokazać 15 książek, ponieważ to właśnie tyle udało mi się w tym miesiącu przeczytać bądź przesłuchać. Jestem z tej liczby bardzo usatysfakcjonowana. Mam nadzieję, że będzie tak dalej i w kolejnych miesiącach będzie to podobny wynik. A więc przechodząc już do pierwszej książki, w ogóle przygotowałam sobie tutaj te książki tak dosyć, tylko chronologicznie, tak od końca, tak od początku marca, jak je tutaj czytałam. I pierwszą książką, jaką w tym miesiącu udało mi się skończyć, był to audiobook, czyli Oprzyj swoją samotność o moją. I pokuszę się powiedzieć, że prawdopodobnie była to książka, która najbardziej mi się w tym miesiącu podobała, a więc jak najbardziej rozpoczęłam ten miesiąc bardzo pozytywnie. I tak, tak jak powiedziałam, słuchałam tej książki w audiobooku, strasznie mi się ona podobała, strasznie mnie urzekła i naprawdę będę ją polecać każdemu. A więc mamy tutaj historię kobiety, młodej kobiety, bardzo uzdolnionej matematycznie, która właśnie na swoich studiach, na uniwersytecie, gdzie studiuje taką bardzo zaawansowaną matematykę, zakochuje się w swoim profesorze, w swoim wykładowcy. Ona jest bardzo zatracona w tej miłości. Mamy tę historię przedstawioną z perspektywy właśnie naszej głównej bohaterki, więc często są to różne takie luźne bądź mniej luźne jej rozważania na temat tego, w jakiej właśnie jest teraz sytuacji w związku z tym romansem oraz co powinna zrobić, jakie działania powinna podjąć i jak ona się z tym w ogóle czuje. Bardzo przeszywająca książka. Przede wszystkim to, o czym trzeba tutaj wspomnieć, to aspekt tego, że tutaj mamy bardzo dużo matematyki. Pojawia się tutaj bardzo dużo takich odniesień, właśnie bardzo matematycznych, a więc jest to bardzo zaawansowane, więc uważam, że jeśli tak bardzo nie lubicie matematyki, to w sumie może Wam się ta książka nie spodobać, ponieważ tej matematyki tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Nie trzeba jej rozumieć, tak? Oczywiście ja na przykład nie rozumiałam większości z tego, o czym tutaj mówiliśmy, o czym była mowa. Jednak mimo wszystko ja uważam to za taki dosyć ciekawy aspekt. To, o czym warto jeszcze tutaj wspomnieć, to to, że nasz bohater, kochanek naszej bohaterki, pisze biografię o słynnej matematyczce Sofii Kowalewskiej, której to właśnie losy, jak się okazuje, zaczynają, w zasadzie losy naszej bohaterki zaczynają przypominać właśnie losy Sofii Kowalewskiej. I te wstawki tutaj właśnie z życia tej słynnej matematyczki mi się osobiście bardzo podobały i były dla mnie naprawdę interesujące, więc też można się było czegoś dowiedzieć, a więc naprawdę, bardzo mi się ta książka podobała. Jak najbardziej zachęcam Was do zainteresowania się nią i sięgnięcia po nią w najbliższym czasie. Okej, a więc kolejną książką, jaką udało mi się w tym miesiącu skończyć, jest to już książka w wersji fizycznej, czyli Sekretne życie pszczół. Ja o tej książce słyszałam dosyć dużo wcześniej. Kupiłam ją też właśnie w sumie z polecenia, głównie z polecenia Nicoli, Dr. Book, ponieważ jej się ona dosyć mocno podobała. No i postanowiłam właśnie ją zamówić. Jednak tak, ja mam dosyć mieszane uczucia w stosunku co do niej, ponieważ naprawdę mi się ta historia podobała, jednak liczyłam zdecydowanie na coś bardziej wyjątkowego, coś, co zapadnie mi bardziej w pamięć i no, że jednak spodziewałam się po prostu czegoś lepszego. Mamy tutaj historię dziewczynki. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem dokładnie, w którym roku, jednak jakoś na początku, dosyć w pierwszej połowie na pewno lat 20, ponieważ to, co w tej książce jest bardzo istotne, to aspekt rasizmu i tego właśnie, tego podziału, tak, pomiędzy osobami czarnoskórymi i
białymi właśnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ to właśnie tutaj wychodzi na główny plan. Mamy tutaj dziewczynkę, która jest ona wychowywana tylko przez ojca, przez takiego dosyć despotycznego, agresywnego człowieka. Jednak pamięta ona także swoją matkę, ponieważ dorasta ona w poczuciu winy, że to ona przyczyniła się do śmierci swojej matki. Ma ona właśnie takie wspomnienie, które sugeruje jej, że to właśnie z jej winy jej matka nie żyje. Jednak tak jak powiedziałam, dorasta ona w domu bardzo despotycznego ojca i postanawia uciec. Nie może już wytrzymać z tym człowiekiem i dochodzi też do pewnej sytuacji, w której to właśnie wraz ze swoją opiekunką, która właśnie jest osobą czarnoskórą, co tutaj jest bardzo istotne, ucieka, postanawia uciec, znajduje schronienie u trzech również czarnoskórych kobiet, gdzie jej życie zaczyna toczyć się zupełnie inaczej. Zupełnie wygląda to inaczej niż właśnie kiedy mieszkała z ojcem. No i nadal poszukuje jakichś wiadomości o swojej matce, ponieważ właśnie tak naprawdę poza tym, że ma takie poczucie, że to przez nią coś jej się stało, tak naprawdę nic o tej kobiecie nie wie i chciałaby się po prostu więcej dowiedzieć. Więc jest to dosyć ciekawa historia, nie powiem, że nie. Jest na pewno także to bardzo, bardzo ładny język, ponieważ jest to literatura piękna, jednakże jakoś tak nie utkwiła mi ta historia w pamięci. Nie było to nic wyjątkowego. Ten opis, to co Wam powiedziałam, to w sumie jest dokładnie to, co mamy w książce. I nie ma tutaj moim zdaniem nic więcej, nic co mogłoby jakoś tak mnie urzec. Jednak jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Wiem, że wielu osobom ta książka się bardzo podoba i ma ona też dosyć wysokie opinie, a więc na pewno nie jest to nic złego. Jednak tak jak mówię, ja liczyłam chyba na coś lepszego, nie wiem, miałam do niej zbyt wysokie oczekiwania. Także ja oceniłam ją na takie 3,5 gwiazdki, 3,75, jednak tak jak mówię, nie jest to nic złego. Kolejna książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu, również w wersji fizycznej, jednak miałam ją od swojej przyjaciółki i już jej ją zwróciłam, a więc Mleko i głód. I tutaj bardzo, bardzo szybko, ponieważ moja opinia jest negatywna, a więc nie chcę się też jakoś bardzo tutaj negatywnej atmosfery wprowadzać. Jednak tutaj też liczyłam na coś lepszego i miałam chyba zbyt wygórowane oczekiwania, ponieważ to miała być historia, jest to historia o tym, jednak przedstawiona w inny sposób niż tego oczekiwałam, ponieważ mamy tutaj historię dorosłej kobiety, która zmaga się z zaburzeniami odżywiania i na jej drodze ma pojawić się kobieta, która ma zupełnie inny stosunek do jedzenia i ma się także pojawić między nimi uczucie. No i w wyniku tego stosunek naszej głównej bohaterki do jedzenia również ma się poprawić. No i tak faktycznie to się tutaj wydarza, to nie jest spoiler, to mamy wszystko w opisie. Jednak tak jak mówię, pomiędzy tymi kobietami również pojawia się uczucie. I bardzo się tutaj na tym skupiamy, ponieważ mamy tyle scen erotycznych, które dominują w tej książce, zajmują moim zdaniem co najmniej połowę książki. Ja już w pewnym momencie zaczynałam tę stronę pomijać, ponieważ już miałam tego po prostu dosyć, ponieważ ta książka ma około 300 stron i naprawdę uważam, że bite 100 ponad stron było właśnie opisami scen erotycznych. Mieliśmy też tutaj ten aspekt tego jedzenia właśnie, jednak myślałam, że będzie on jakoś tak, nie wiem, bardziej rozbudowany. A moim zdaniem skupiliśmy się tutaj głównie właśnie na uczuciu kobiet. Nie uważam, że to też to było jakieś złe, jednak nie podobała mi się ta książka. Nie mam więcej co tutaj do dodania, no byłam zniesmaczona wręcz tą historią i dałam jej 2 gwiazdki, bo no nie jest to coś bardzo złego. Warto też na przykład, jeśli ktoś na przykład nie ma pojęcia, że coś takiego jak zaburzenie odżywiania istnieje, no to się dowie, tak? I zobaczy, że to jest naprawdę coś okropnego. Jednak, tak jak mówię, no mi się ona nie podobała. Przechodząc do kolejnej książki, którą czytałam również w wersji fizycznej, jest to Blizna. Było to moje pierwsze spotkanie z literaturą, w zasadzie nie wiem, czy z literaturą ogólnie, ponieważ chyba jakieś książki już jakichś autorów skandynawskich czytałam, jednak nie z tej jakby serii skandynawskiej, z Wydawnictwa Poznańskiego.
I tutaj bardzo się tą historią, może nie, zaskoczyłam się pozytywnie, ponieważ miałam do niej takie mieszane uczucia na początku, jednak bardzo mi się ta książka podobała ostatecznie, dałam jej takie 4,5 gwiazdki i uważam, że jest to naprawdę bardzo taka poruszająca historia, ponieważ mamy tutaj mężczyznę, który jest niezadowolony ze swojego życia i postanawia popełnić samobójstwo. Wszystko dokładnie planuje i to tutaj jest istotne, wyjeżdża do pewnego kraju, w którym chce właśnie tego dokonać, żeby jego jakby rodzina nie była w to tak zamieszana, wiecie, żeby nie znaleźć na przykład jego ciała, wyjeżdża do innego kraju, żeby właśnie tego dokonać. W tym kraju panuje jednak wojna i to właśnie głównie na tym się tutaj skupiamy oraz na jego przemyśleniach także, ponieważ mamy tutaj perspektywę właśnie tego mężczyzny oczywiście. Bardzo, bardzo dojmująca książka. Dla mnie naprawdę bardzo mnie porwała, porwała, nie wiem, czy to jest dobre słowo, jednak bardzo mnie zainteresowała. Ona jest bardzo krótka, jak możecie zauważyć, jednak mamy tutaj też bardzo wiele ładnych, bardzo ładnych zdań, takich wzruszających. No i przedstawione właśnie też, przedstawioną także perspektywę osoby, która chce targnąć się na swoje życie, a więc no, jest to na pewno naprawdę dojmujące i tak jak mówię, sama historia również jest bardzo ciekawa, a więc polecam Wam tą książkę, naprawdę mi się ona bardzo podobała i będę na pewno chciała sięgnąć po coś innego właśnie z tej serii skandynawskiej. Przechodząc do kolejnej książki, kolejnego audiobooka, to mamy tutaj Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. I ja wiem, że ta książka w sumie jest dosyć popularna i wysoko oceniana, więc ja także postanowiłam po nią sięgnąć. Jednak przesłuchanie jej w audiobooku nie było najlepszym pomysłem, absolutnie nie i będę Wam to odradzać, ponieważ tak, sama historia to jest w ogóle thriller. Ja przed w ogóle sięgnięciem po nią, ponieważ przeczytałam sobie opis, przeczytałam sobie, jakby, że jest to thriller, ale wcześniej w ogóle tego nie wiedziałam. Jest naprawdę bardzo ciekawy thriller, bardzo ciekawie zbudowany, ponieważ mamy tutaj perspektywę, 8 perspektyw bodajże, albo nawet i więcej, ponieważ clue jest takie, że mamy pewną posiadłość, w której to odbywa się bal, taki, no, można powiedzieć bal, mamy zaproszonych gości i pewnego bohatera, na którego spadła pewna klątwa, pewne zadanie, przeżywa on mianowicie ten sam dzień 8 razy pod postacią kilku osób, które mają różny wkład w to ostateczne wydarzenie. No i nasz główny bohater musi odkryć, kto z jego wcieleń dokonał tego czynu, ponieważ mamy śmierć Evelyn Hardcastle. Powiedziałam to tak dosyć zagmatwanie, przepraszam, jednak ta książka jest naprawdę bardzo zagmatwana. No i ja słuchałam jej w audiobooku, więc zrobiłam sobie naprawdę dużą krzywdę, ponieważ dość szybko się zaczęłam gubić. No i tyle tylko mam tutaj do powiedzenia. Naprawdę bardzo ciekawa, taka psychologiczna też czasami książka. No mówię, wciągająca historia to na pewno, więc będę Wam ją jak najbardziej polecać, jednak nie w audiobooku, nie róbcie sobie tego naprawdę, bo no ciężkie to było i ja ostatecznie myślę, że dużo mnie ominęło, ponieważ dużej ilości informacji nie wyłapałam przez to, że to było takie wszystko ze sobą pomieszane. Okej, a więc przechodząc do kolejnej książki, którą udało mi się również skończyć, mamy tu Opowieść podręcznej. Ja o tej książce już na kanale mówiłam, ponieważ właśnie wtedy wyszedł mój pierwszy film mniej więcej. I tak, myślę, że o tej książce zbyt dużo nie trzeba mówić, ponieważ na pewno jest ona znana przez większość z Was, myślę. Ponieważ jest to właśnie powieść Margaret Atwood, opowieść podręcznej już to chyba powiedziałam, jednak powtórzę się. No i tak, wstrząsająca antyutopia o piekle kobiet. I tutaj w zasadzie za dużo nie trzeba dodawać, ponieważ mamy tutaj historię, mamy świat, w którym największą rolę, w zasadzie jedyne znaczenie w społeczeństwie odgrywają tak zwane właśnie tytułowe podręczne,
których jedynym zadaniem jest, one są zamknięte w takim ośrodku, wszystkie mieszkają tam właśnie razem, pod nadzorem także, nie wiem, one się nazywały ciotki chyba, pod nadzorem takich jeszcze innych kobiet, jednak zadaniem właśnie podręcznych jest rodzić dzieci. I to jest w tym społeczeństwie najważniejsze. No jest to naprawdę strasznie, strasznie taka wstrząsająca historia. Mamy tutaj właśnie perspektywę jednej takiej podręcznej, która opisuje nam właśnie swoje życie oraz to, jak właśnie ono wygląda w tym ośrodku i jak wygląda życie no, innych podręcznych także. No jest to naprawdę wstrząsające. Pamięta także ona, ponieważ ona jest w ogóle pierwszym pokoleniem tego świata, tego ustroju, a więc pamięta świat, jak wyglądał świat wcześniej. Miała ona mianowicie męża, dziecko i też mamy wiele wstawek właśnie, jak ona myśli o nich, rozmyśla, czy na przykład jej mąż nadal żyje. No, wstrząsające. Naprawdę, bardzo Wam to polecam. Ja niedługo będę zabierać się za drugą część, ponieważ w ogóle jest to książka z około chyba 1986 roku, z tego co pamiętam. A druga jakby część, kontynuacja pod nazwą Testamenty, ukazała się dopiero w 2014 roku, a więc również jest to dla mnie ciekawe, jak mogło zmienić się pióro autorki właśnie przez te prawie 30 lat, a więc będę Wam na pewno niedługo o tym mówić, a to bardzo, bardzo Wam polecam. Okej, przechodząc do kolejnego audiobooka, mamy tutaj Book Lovers i jakby ja nie słucham w ogóle tego typu książek i nie czytam, znaczy czasami mi się zdarzy, no tak, no właśnie jej przesłuchałam. Jednak bardzo, bardzo rzadko. Chciałam wtedy chyba coś tak się troszkę odmurzyć. Tak, pamiętam, to było po tym właśnie 7 śmierci Evelyn Hardcastle i po tym moim zamieszaniu w głowie. No i tutaj mamy taką typową historię romantyczną. No, mamy tutaj właśnie ten wątek też tych book lovers, tak, czyli no są to osoby, tutaj występują osoby, które właśnie no, są bardzo związane z książkami, ponieważ nasza bohaterka jest bodajże chyba obdwoje, tak, zarówno ten mężczyzna, jak i kobieta są redaktorami w wydawnictwie. No i jest to taka naprawdę typowa historia romantyczna moim zdaniem, jednak przyjemna, naprawdę przyjemna. Nie będę tutaj nawet rozwijać co do fabuły, ponieważ nie jest to typ książek, które ja dużo czytam. Przepraszam, jeśli kogoś tym urażę, jednak ja dałam jej takie 3 gwiazdki, bo w sumie nawet dosyć tak przyjemnie się jej słuchało, nie odmówię jej tego. Ciekawy był też na przykład wątek rodzeństwa, wątek sióstr, ponieważ właśnie no dobrze, powiem tylko, że nasza główna bohaterka wyjeżdża wraz ze swoją siostrą na wakacje, na taki urlop i to właśnie tam w zasadzie nie poznaje, tylko wchodzi właśnie w romans z mężczyzną, którego znała już wcześniej, jednak no nie pod takim kątem i tutaj właśnie ta, moim zdaniem, ta relacja tych sióstr jest tutaj naprawdę czymś takim ciekawym, ponieważ naprawdę one są taką mocną relację, widać, że bardzo zależy im na sobie nawzajem, a więc to mnie tutaj naprawdę też urzekło. No, przyjemna lektura, przyjemna. Uważam, że jeśli chcecie tak się troszkę też odmurzyć czasami, bądź lubicie tego typu historie, to warto się nią zainteresować. Kolejny audiobook to Hoffma. Jest to już audiobook, o którym całkowicie mówiłam Wam na kanale, więc od tego momentu już na bieżąco mogliście śledzić to, co udało mi się czytać, bądź słuchać. I mamy tutaj, to jest w ogóle z tej samej serii powieść, historia, książka, co o przejść swoją samotność o moją. I to właśnie z tego względu tak w ogóle zainteresowałam się tą serią, ponieważ mamy tu właśnie, jest to w ogóle seria pisarzy takich, ja nie potrafię określić jak ten jakby region się nazywa, jednak Litwa, Łotwa, Estonia, z tego co mi się kojarzy, to są właśnie pisarze z tych regionów. No i zdecydowałam się właśnie teraz na Hochmę. No nie powiem, na pewno podobała mi się dużo mniej niż Oprzyj swoją samotność o moją. Niemniej jednak również była to ciekawa rozrywka, ponieważ są to opowiadania, więc dosyć specyficzny, tak, typ książki, typ narracji. Ja na przykład jestem osobą, która lubi opowiadania, a więc mi to w ten sposób nie przeszkadzało, że właśnie to były opowiadania. Zresztą wiedziałam o tym już wcześniej, jednak wiem, że wiele osób nie przypada za opowiadaniami, więc uprzedzam o tym. I są to takie
naprawdę dziwne, osobliwe opowiadania. One są ze sobą także troszeczkę połączone, bo na przykład czasami mamy perspektywę pewnego członka właśnie z rodziny, potem jakiegoś innego członka rodziny, potem jakiegoś znajomego rodziny, czy kogoś, kto właśnie no, jest powiązany, tak? Są to mieszkańcy chyba jednego miasteczka, czy coś w tym rodzaju. Jednak, no mówię, trzeba się nastawić, że są one naprawdę dosyć specyficzne. Moim zdaniem, jeśli lubicie opowiadania czy książki japońskie, na przykład coś w stylu z wydawnictwa Tajfuny, jeśli lubicie tego typu powieści, to uważam, że jest to troszeczkę ze sobą, jest to troszeczkę do siebie podobne, więc może także Was to zainteresuje. Uważam, że coś ciekawego do pośmiania się z niektórych historii. Jednak nie wszystkich, ponieważ część z nich była też taka naprawdę dojmująca i przykra, smutna, więc mamy tutaj bardzo, bardzo szeroki przekrój różnego typu właśnie historii. Dobrze, a więc przechodząc teraz do kolejnej książki, czy ja mam ją z targów? Nie mam jej z targów książki, ale jest to teraz właśnie, przechodzi ta książka swoją, przechodzi szał, ponieważ jest to nowa pozycja wydawnictwa Maastricht. Właśnie tak myślałam, zastanawiałam się, czy kupiłam ją na targach, ponieważ wtedy, oczywiście mówię o targach poznańskich, wtedy bardzo dużo osób właśnie się na nią tak rzuciło wręcz i właśnie kupowało tą książkę. Ja kupiłam ją już troszeczkę przed targami, jednak no w bardzo podobnym czasie. I moją taką dłuższą opinię możecie zobaczyć chyba w pierwszym vlogu w ogóle z tego, co mi się kojarzy. Jednak tak, tutaj również postawiłam tej książce zbyt wysokie oczekiwania i oczekiwałam po prostu czegoś lepszego. A moim zdaniem jest to taka dosyć, no może niezwykła, jednak no młodzieżówka jednak, w której mamy właśnie ten klimat, o którym się dużo mówi, Dark Academy, tak, mamy tutaj studentów, kurczę, nie wiem jak to się nazywa, szkoły teatralnej. Nie jest to szkoła teatralna, jednak sztuki piękne. Przepraszam, jednak teraz wyleciało mi z głowy, jak nazywa się tego typu uniwersytet. Jednak studiują właśnie oni teatr? Nie wiem, czy można studiować teatr, jednak wiecie, o co mi chodzi. A więc mamy tutaj taką grupę właśnie przyjaciół, którzy są na ostatnim roku studiów. No i dochodzi do pewnego makabrycznego czynu, ponieważ jeden z ich paczki, jedna osoba ginie. No i te relacje pomiędzy tutaj tymi bohaterami zaczynają się troszeczkę zmieniać. No, mamy tutaj napisane, że uczucia uczestników, kurczę, nie uczestników, tylko bohaterów wobec siebie zaczynają się zmieniać, że są oni do siebie teraz wrogo nastawieni, że walczą o przetrwanie. Jednak moim zdaniem ten opis jest trochę naciągany i mamy tutaj taką, moim zdaniem, trochę hiperbolę. Ponieważ ja aż tak tego nie odczułam. Moim zdaniem nie było to nic tak wyjątkowego i na przykład to nastawienie tych bohaterów moim zdaniem nie było do siebie jakieś takie, kurde, strasznie złowrogie. No nie wiem, na pewno mnie ta historia zaangażowała. To na pewno, więc za to daję jej bardzo duży plus. Jednak mówię, sama fabuła, nie byłam nim jakoś mega oczarowana i dałam jej takie 3,75 gwiazdki. Nie wywołała we mnie żadnych mega wyjątkowych uczuć. Jedyne co właśnie, to mnie dosyć mocno tak zaangażowała i chętnie do niej wracałam. A więc polecam Wam ją, jednak nie oczekujcie czegoś mega, mega wyjątkowego. Kolejną książką, kolejnym audiobookiem, który bardzo mi się podobał i który w ogóle moim zdaniem był dosyć taki podobny nawet do Oprzyj swoją samotność o moją, to ta druga, Teresy Bowman, nie wiem, przepraszam, jeśli się to przeczytałam, było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką i na pewno nie ostatnie, ponieważ tak samo jak Obczuj swoją samotność o moją bardzo mnie urzekło, tak samo ta książka. Naprawdę dosyć moim zdaniem podobna historia pod względem właśnie tej miłości platonicznej, takiej obsesji wręcz, ponieważ również mamy tutaj bohaterkę, która w ogóle jest taką osobą niezauważaną w społeczeństwie, można by było powiedzieć, na którą właśnie nikt nie zwraca uwagi. Jednak jest to kobieta bardzo wykształcona, taka bardzo inteligentna
I tutaj akurat zakochuje się ona w swoim ordynatorze szpitala, w którym pracuje. Ona pracuje tam na kuchni, więc nie jest, można by powiedzieć, także no, nikim ważnym. No i również mamy tutaj właśnie romans, takie zatracenie właśnie w miłości, jak wspomniałam wcześniej, i takie oczekiwanie na to, że tu właśnie, że kochanek wybierze właśnie naszą bohaterkę. I również mamy tutaj perspektywę naszej głównej bohaterki, która czasami można by było powiedzieć, że zachowuje się dość egoistycznie i myśli tylko o sobie, myśli tylko o tym, żeby właśnie nasz główny bohater zdecydował się na nią i ma w poważaniu cały świat zewnętrzny. Często także właśnie patrzy na innych z góry i czuje się taka bardzo wyjątkowa. Bardzo mi się ta historia podobała, naprawdę była dla mnie taka, po pierwsze, angażująca, urzekająca. Mnie takie historie właśnie bardzo, bardzo mnie uderzają i bardzo mnie tak, nawet nie wiem, co one we mnie wywołują, jednak przyciągają mnie one do siebie. Tego typu historie po prostu bardzo lubię i jest to coś, do czego na pewno będę chętnie wracać, o czym będę często mówić i co będę Wam tutaj polecać. I tak jak powiedziałam wcześniej, to było moje pierwsze spotkanie z tą autorką i na pewno nie ostatnie. Następny audiobook to bardzo króciutka historia, czyli Alicja w Krainie Czarów. Tutaj się nie będziemy absolutnie rozwodzić, ponieważ myślę, że tę historię zna każdy. Jednak ja nie znam tej historii takiej stricte, stricte Alicji. Ja no, wiedziałam, o czym jest ta historia, tak? No, oglądałam bajki, oglądałam Alicję w Krainie Czarów, jednak tak jak mówię, w sumie to chyba tylko oglądałam, a takiej prawdziwej Alicji nigdy nie czytałam, więc chciałam poznać tę historię, taką prawdziwą historię na Lewisa Karola, zobaczyć po prostu, jak to wygląda tak dokładnie. I kurczę, ja nie wiedziałam, że to jest takie strasznie śmieszne. Naprawdę, ta historia, no, także jest taka ujmująca, urzekająca, no taka wywołująca uśmiech na twarzy, tak? Jest to literatura dziecięca, a więc naprawdę było to bardzo udane spotkanie, jednak kurczę, ja nie wiedziałam, że tam jest tyle takich żartów, że ci bohaterowie, te zwierzątka, tak, jakby nie tylko zwierzątka, ale na przykład, no, bohaterowie, tak, w tej książce, oni mają takie super żarty, w ogóle to, jak oni się między sobą komunikują. Ja po prostu cały czas się śmiałam. Przez te 2 godziny to w ogóle ten audiobook jest strasznie króciutki, więc naprawdę polecam Wam przesłuchać, żeby tak zapoznać się z taką prawdziwą historią po prostu Alicji w Krainie Czarów. Ten audiobook trwa bodajże 3,5 godziny, jednak lektor, no jest to książka tak skierowana do dzieci, więc czyta to dosyć wolno, więc na przyspieszeniu takie 2,5 godziny, 2 godziny, to wiecie, do sprzątania można sobie puścić. I serio, naprawdę gwarantuję Wam, że będziecie się ciągle, ciągle śmiać. A więc ja myślałam, że w ogóle nie będę tej historii oceniać, a dałam jej 5 gwiazdek, bo stwierdziłam, że no nie mogę nic innego zrobić, no muszę dać jej 5 gwiazdek. Okej, i przechodząc do kolejnej książki, którą w ogóle to był mój reread. To był mój pierwszy reread w życiu, więc ciekawie, naprawdę. Ja nigdy chyba wcześniej nie robiłam żadnego rereadu, a tutaj postanowiłam, że właśnie zrobię. Ponieważ tak, ja tą książkę już czytałam w zeszłym roku. W ogóle co było takie ciekawe, to jak ja ją czytałam i sprawdziłam sobie na Goodreads, to czytałam ją w zeszłym roku dosłownie w tym samym czasie. Więc to było dla mnie takie ciekawe i takie, nie wiem, fajne. Jednak ja czytałam ją wtedy na Legimi. Więc po pierwsze, nie miałam fanu z tych kolorowych stron, ponieważ jeśli nie wiecie, to. Kurczę, otworzyło mnie na tej, ale mamy tutaj takie, no piękne, pięknie jest ta książka wydana. Ja kupiłam ją też właśnie dopiero teraz. Ale dlaczego w ogóle postanowiłam ją przeczytać ponownie? Po pierwsze, właśnie, no chciałam mieć fan z tych kolorowych stron, a po drugie, ja uważam, że no, jest to książka fantasy i też skierowana do takiej trochę młodzieży. Jednak moim zdaniem jest to też trochę taka literatura piękna, bo ten język, szczególnie w tych momentach, kiedy mamy tą perspektywę, ponieważ są tutaj dwie perspektywy, perspektywę osiemnastowieczną, czy też potem jak to się zaczyna coraz dalej rozwijać, po prostu tą przeszłość naszej głównej bohaterki, to moim zdaniem ten język jest taki naprawdę, ja bym to nazwała literaturą piękną w niektórych momentach. Więc chciałam właśnie jeszcze raz do tej książki wrócić,
aby też bardziej zwrócić uwagę na język i miałam nadzieję, że przez to bardziej mnie ta książka zainteresuje. Tutaj, czy będę Wam teraz coś mówić o fabule? Mam tutaj bohaterkę, która w wyniku paktu, który zawiera właśnie w XVIII wieku, staje się nieśmiertelna, ale co się także z tym wiąże, niestety taki haczyk w tym naszym pakcie, bo ona zawiera ten pakt właśnie z takim, no nie może diabłem, jednak pewnym takim bogiem leśnym, coś w tym rodzaju, to staje się niestety, może nie niewidzialna, jednak pozbawiona możliwości zapamiętania przez ludzi, których spotyka, przez nikogo. Nikt nie może w ogóle jej zapamiętać. Jak tylko znika komuś z oczu, to ten ktoś już zapomina o jej istnieniu. Jednak na jej drodze w pewnym momencie pojawia się pewna osoba, która jej życie odmienia. I pojawia się także tutaj również wątek romantyczny, który moim zdaniem jest bardzo, bardzo piękny, naprawdę. Bardzo piękna historia. Jednak jest to dosyć długa książka, jak możecie zauważyć. Ma ona 600 stron i moim zdaniem tą historię można by było troszeczkę skrócić, ponieważ uważam, że tak w połowie mnie nużyła ta książka i już ten język no niestety zszedł na dalszy plan i pomimo po prostu tego pięknego języka no już trochę mnie nużyła. Jednak mimo wszystko bardzo Wam ją polecam. Uważam, że naprawdę jest to książka bardzo, bardzo warta przeczytania i poznania po prostu swojej takiej też nietuzinkowej historii. I zbliżając się już ku końcowi, ostatnia książka, którą przeczytałam w wersji fizycznej, czyli Jezioro. Jest to książka, którą zakupiłam na targach książki w Poznaniu. W ogóle spontanicznie, zupełnie nic nie wiedziałam wcześniej o tej książce, ale pani przy stanowisku właśnie z wydawnictwa, jest to powieść wydawnictwa Afera, namówiła mnie do zakupu tej książki, więc stwierdziłam, dobra, czemu nie? W sumie całkiem ciekawe. I bardzo się cieszę, że podeszłam do niej bez zupełnie żadnych oczekiwań, ponieważ bardzo, bardzo się pozytywnie zaskoczyłam. Jest to bardzo piękna historia, jednak bardzo smutna. Oraz, co ważne, bardzo brutalna. A więc na pewno jest to książka przeznaczona dla starszych czytelników, wręcz bym powiedziała, że dla dorosłych. Ponieważ tak, mamy tutaj historię chłopca, który pochodzi z bardzo małej miejscowości, która znajduje się właśnie nad tytułowym jeziorem. Jest on wychowywany tylko przez dziadków, w zasadzie tak naprawdę w głównej mierze, potem przez babkę, ponieważ na początku w sumie naszej książki ten jego dziadek umiera. I on nic nie wie o swoim pochodzeniu, o swoich rodzicach, mam na myśli. Jednak, co warto zauważyć, ta miejscowość, z której on pochodzi, to jest bardzo takie szkodliwe środowisko, bardzo toksyczne, wszyscy są do siebie wrogo nastawieni. I on postanawia z tego miejsca wyjechać jako młody chłopak, no i poszukać sobie lepszego życia w większym mieście oraz poszukać prawdy o sobie, dowiedzieć się czegoś o swoich korzeniach, o swoich rodzicach. Strasznie przykra książka, tak jak powiedziałam. To, z czym ten chłopak się mierzy, jest wręcz nie do pomyślenia. Jednak to, co warto zauważyć, to jest fakt, że mamy tutaj bardzo dużo scen erotycznych i także takich właśnie scen brutalnych. Więc nawet bym powiedziała, że jakieś trigger warningi by się tutaj przydały. No jednak mimo wszystko bardzo ujmująca i taka zapadająca w pamięć na pewno książka, którą naprawdę Wam polecam, ponieważ mówię, ja o niej nic nie wiedziałam, a zaskoczyłam się naprawdę bardzo pozytywnie. Chodząc już do przedostatniej książki, przedostatniego audiobooka, Paryski apartament. Jest to thriller. Ja zupełnie nie słucham, znaczy może nie zupełnie, ale słucham, czytam tego typu książek naprawdę bardzo niewiele, a więc nie mam też dużego porównania, żeby Wam te powiedzieć, czy to jest dobry thriller, czy niekoniecznie. Moim zdaniem taki średni. Mamy tutaj historię dziewczyny, młodej kobiety, która przyjeżdża do swojego brata właśnie do Paryża. Nie mają oni ze sobą jakiejś bliskiej relacji, praktycznie nie mają ze sobą kontaktu. Jej brat się bardzo dobrze ustawił w życiu, można by było powiedzieć.
Ona niestety zmaga się trochę z większymi trudnościami w życiu, no ale postanawia właśnie, umawiają się ze sobą i ma ona do niego przyjechać, właśnie do Paryża. Jednak w momencie, kiedy znajduje się pod jego apartamentowcem, okazuje się, że jej brata nie ma, że zaginął. Jakimś cudem udaje jej się do tego apartamentowca dostać i zaczyna ona wchodzić w jakieś relacje z mieszkańcami tego apartamentowca. Mamy tutaj też wiele perspektyw właśnie, ponieważ mamy perspektywę no właśnie tej bohaterki, jednak także perspektywy mieszkańców właśnie tego budynku. Są to bardzo też tacy zamożni ludzie, którzy, jak się okazuje, skrywają wiele tajemnic. No i nasza bohaterka oczywiście próbuje swojego brata znaleźć, dowiedzieć, co się z nim stało. Ciekawy w sumie zabieg. No mówię, ja nie mam jakiegoś dużego doświadczenia w thrillerach, więc nie powiem Wam, czy on jest jakiś bardzo dobry, czy bardzo zły. Moim zdaniem całkiem w porządku. Ja bym dała takie 3,5 gwiazdki, ponieważ w miarę mnie zaangażowała ta historia, jednak czy uważam, że jest on niezbędny do przesłuchania, przeczytania? Uważam, że nie. Liczyłam chyba na coś jednak lepszego, na jakiś może bardziej wątek taki kryminalny, a tutaj mam po prostu taką zagadkę, którą nasza bohaterka próbuje rozwiązać. Jednak nie czułam się też jakoś bardzo związana z tą książką, nie myślałam o niej za bardzo w momencie, kiedy jej nie słuchałam. A więc uważam, że właśnie taki poprawny thriller, takie 3-3,5 gwiazdki. I już ostatnia książka, dobrnęliśmy, moi drodzy, do końca. To ten audiobook i bardzo, bardzo dobrze kończymy ten miesiąc, ponieważ wydaje mi się, że jest to także jedna z najlepszych książek, które udało mi się skończyć, ponieważ na pewno jest to coś wyjątkowego. Mamy tutaj historię starszej pani, staruszki. Mamy po prostu przedstawione tak naprawdę to, jak wygląda starość, to z czym ona się musi mierzyć i to, jak jej życie wygląda, co ona ma w głowie. Po prostu tak można by było także powiedzieć, że ta bohaterka jest taką trochę zrzędliwą starszą panią. Jednak ona po prostu już bardzo dużo w swoim życiu przeżyła i tego życia ma już po prostu trochę dosyć. A więc no naprawdę jest to coś takiego innego. Ja nie spotkałam się z tego typu książką wcześniej. Bardzo fajne jest to, że właśnie mamy tutaj też tą perspektywę tylko i wyłącznie tej naszej bohaterki. Ja widocznie, tak jak widać, bardzo lubię tego typu typ narracji po prostu. A więc no również mnie to jak najbardziej urzekło. Jednak mówię, ja nie wiem, nie spotkałam się w ogóle z książką, która podejmowałaby tego typu temat, która by po prostu przedstawiała właśnie czarno na białym tak naprawdę, jak tak naprawdę wygląda starość. No jest to naprawdę bardzo ujmujące, bardzo mnie to dotknęło. Zainteresowała mnie także ta książka. Ciekawe mieliśmy tutaj niektóre wątki. Ciekawe jest także to, że nasza bohaterka jest już emerytowaną kardiochirurgiem, wiecie, o co mi chodzi. Też taki ciekawy aspekt tutaj. Uważam, że naprawdę bardzo warta przesłuchania, przeczytania. Także biorąc pod uwagę fakt, że jest to naprawdę bardzo króciutka książka. Nie wiem, ile ona ma stron, jednak trwa audiobook 4 godziny, więc to naprawdę nic tylko słuchać i na pewno, naprawdę uważam, że jest to coś bardzo, bardzo wartego poznania i zainteresowania się. Okej, a więc dobrnęliśmy już do końca. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was którąś pozycją. Może czytaliście bądź słuchaliście coś z książek, o których dzisiaj Wam mówiłam. Może zainteresowałam Was czymś i planujecie przeczytać bądź przesłuchać coś z pokazywanych przeze mnie tutaj książek. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i że będziecie czekać na kolejny wrap-up w kwietniu. I do zobaczenia w kolejnym filmie.